szkole podstawowej numer 3. Niestety na boisku, mimo że wszystko jest przygotowane na sali, znowu najprawdopodobniej głupi wybryk, zawiadomienie o bombie. W związku z tym czekamy na saperów. Policja wyraziła zgodę, żebyśmy zakończenie roku szkolnego zrobili na boiskach szkolnych i dlatego tu jesteśmy. Co, z tamtej strony? Dobra, to idziemy, chodźcie. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja. W związku z tym, że dostaliśmy maile o podłożonej bombie w szkole, musimy tę uroczystość przenieść na teren przyszkolny. Szkoła czeka na przyjazd saperów. Dzień dobry Państwu, wszystkim witam bardzo serdecznie w tych szczególnych okolicznościach. Chcę za chwileczkę powtarzać za mną tekst ślubowy. My absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Józefa Kieniaka ślubujemy sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować. Dziś żegnacie szkolne mury Szkoły Podstawowej. Tak bliskiej, tak znajomej, bezpiecznej, ulubionej trójki. Więc może pewnie mi się to przyda, bo będę w internacie. Dziękujemy nauczycielom, tym, którzy od pierwszych chwil rozbudzili w nas ciekawość świata, kształtowali charaktery i przekazywali wiedzę. Tym, którzy obdarzyli nas uśmiechem. Urzędu Miasta Burmistrza Kowal wręczyła trzem uczennicom akurat nagrody za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności kowalskiej, społeczności szkolnej. A na środek proszę trzy nasze uczennice. Hannę Ros, Arletę Chmiel i Martynę Łasisz. Dziękuję, że pracowałyście. A w ogóle to mi jest bardzo przykro, ale ja rozumiem, że w którymś momencie wrócicie do nas. Brawa dla dziewczyn! Chcąc, nie chcąc, będę bardzo dobrze wspominać czasy w tej szkole. Mam nadzieję, że wy również. Jesteśmy wam rozgodnie wdzięczni, z całego serca dziękujemy, że możemy tutaj być z uśmiechem i ze świadectwem w rękach. Myślę, że warto by było, żebyście podeszli tutaj bliżej, wtedy będziecie wyraźniej widzieć przed wami. To jest dzień, kiedy żegnamy nasze dzieci z ósmych klas, które są u nas 8 albo i 9, albo i 10 lat, niektórzy, jeśli chodzi tu do oddziału przedszkolnych. Chwila jest dla nas bardzo wzruszająca i bardzo ważna. I w związku z tym chcielibyśmy
upamiętnić naszego pana Władeczka i też przekazać osobie wyróżniającej się spośród grona absolwentów to stypendium w kwocie 700 zł. Szczególnie wyróżniamy panią Amelię Maciuk. Przy okazji pożegnania nas ósmy chciałabym pożegnać panią naszą panią Kasię Bogusławską, która nie będzie już pracowała z nami od września, bo zmienia pracę. Pani Kasiu, dziękujemy pani za